Ufacie mi? To wam coś powiem. Tak sobie kopię w różnych rzeczach. I coś wam powiem. Jestem za Eucharystią. Powiem więcej. Im dłużej żyję z Bogiem, tym bardziej i całym sobą jestem za Eucharystią. Naprawdę. Eucharystia. A w zasadzie Eucharystia to wdzięczność i dziękczynienie. Wdzięczność i dziękczynienie. Do czego zostało sprowadzone? Eucharistos oznacza wdzięczny. A Eucharisteo to dziękować. Jestem człowiekiem Eucharystii. Kolosan 3:15. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. Bądźcie wdzięczni. Bądźcie Eucharistos. Bądźcie ludźmi Eucharystii. Użyte tutaj słowo Eiren, to jest to samo słowo, ten pokój, które Jezus używał, mówiąc: pokój mój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak jak ten świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, niech się nie lęka. To było coś większego niż troska, większego niż lęk. Taki pokój zostawił nam Jezus, taki nam dał. Ale wróćmy do tych Kolosan. Chcesz, aby rządził w twoim sercu, w twoim umyśle? Chcesz, aby rządził pokój Chrystusowy? Co to znaczy rządził? Aby on przewodził. Aby on rozkazywał. Chcesz? Bądź wdzięczny. Łatwo to zgubić. Łatwo to zgubić, żyjąc w systemie tego świata. Ale coś wam powiem i będę to wam dzisiaj sukcesywnie pokazywał dalej. Wdzięczność i dziękczynienie to jest styl życia. To nie jest chwila. To nie jest tak, że mam taki rytm, że mam na 8 do pracy, o 7 się modlę, to dziękczynienie mam od 7 do 7:10. I klepię: Boże, dziękuję ci, bo tak mnie nauczono. Katolików nauczono mówić, jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, ale mają gdzieś Jezusa Chrystusa w większości przypadków. A protestantów nauczano regułki: dziękuję ci, Ojcze, w imieniu Jezusa. Jak tego nie powiem, nie czuję się bezpiecznie. A w sercu jak? A w sercu co widzisz? Jak patrzysz na ten dzień w poniedziałek? Jak na niego patrzysz? Wiecie, wdzięczność i dziękczynienie to jest w ogóle zmiana perspektywy postrzegania rzeczywistości. To zmiana perspektywy. Uważam, że wiele osób kręci się wokół tej samej góry, dlatego że nie żyje prawdziwą Eucharystią. Nie żyje wdzięcznością, nie żyje dziękczynieniem. Że gdzieś to zostało zgubione.
W świecie się liczą inne rzeczy. Zauważyliście to? W świecie jest wyścig szczurów. I ludzie biegną i w pewnym momencie zapominają, gdzie biegną, po co biegną i z czym biegną. Biec kazali. Coś wam powiem, bo to jest takie osobiste, co dzisiaj do was mówię, to poselstwo. Osobiste, ja je przeżywam, ale wiem, że to jest też słowo do nas dzisiaj. Ja naprawdę, z każdym kolejnym dniem, jak sobie chodzę z Bogiem, rośnie we mnie poczucie wdzięczności. Zaraz wam powiem, jak ono się też zmienia. Ja kiedyś byłem naprawdę bardzo mocno związany z tym światem. Ja byłem związany z dobrami materialnymi, z tymi prawidłami. Ja byłem wsiąknięty w to. W tym budowałem poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj moja głowa się zmienia całkowicie. Wszystko zmieniam. Ale to jest właśnie efektem przeżywania Boga. Wiecie, ja teraz w tym tygodniu się przeprowadzamy z Julitą. Przeprowadzamy się do ponad połowy mniejszego domu, bo nie potrzebujemy takiego. A coś wam, tylko żeby wam zobrazować, coś wam pokażę. Jak się wprowadziliśmy do domu, w którym mieszkaliśmy do tej pory i który był kiedyś takim bałwanem mocnym w moim życiu, to choć nie wykorzystywaliśmy 30 czy 40 jego procent, to ja w swoim umyśle byłem tak mały, że ja brałem kartki z drukarki, długopis, rysowałem ten dom. Wszystko dla mnie było za małe. Mówiłem, dałem ciała. Przecież był projekt nie 290, a był 550 metrów. Ten sam, ale wszystko było większe. Nie korzystałem z 70 metrów domu, ale w głowie siedziałem. Wiedziałem, że nikt mnie nie zrozumie. Siedziałem w kuchni, siedziałem w gabinecie, brałem kartkę i kreśliłem małe. Za mała kuchnia, za małe pokoje dla dzieci, wszystko małe, za mała działka. Tak byłem związany z tym światem i tak byłem mały. Tak byłem mały. Wiecie, to co zewnętrzne, to ludzie różnie postrzegają. Wczoraj to jeszcze tylko tak nawiążę, bo rozmawialiśmy chwilę. Jak pierwszy raz poszedłem na siłownię w wieku 18 lat i byłem już tego wzrostu, ale miałem generalnie zapadniętą klatkę. Ja się tego mocno wstydziłem. I poszedł ze mną kolega, który był o głowę ode mnie był niższy. I on założył na gryf, które były 14 kilo. On z zaciskami założył, więc miał 15. Założył sobie po 20 kilo i sobie zrobił serię. Ja założyłem na ten gryf 20. On stanął za mną i ja nie opuściłem do połowy, mnie to łamało. Wiecie, co ja robiłem? Ja schodząc z tej ławeczki, zakładałem 2 20 i chodziłem w kółko, żeby wszyscy widzieli, że ja ćwiczę na 80 kilogramach. Jak przychodziła moja seria, wołałem go, wstydziłem się, patrzyłem, czy ktoś nie patrzy i ściągałem te 20. Szybko zrobiłem i dalej. Jak szedłem na maszynę, tak, i ćwiczyłem tam, nie wiem, na 35 czy 40 kilogramach, to jak wstawałem, to zakładałem 65-70, bo jak ktoś po mnie przyjdzie zobaczyć, to pomyśli, że jestem taki siłacz. Taki byłem malutki. I tak byłem związany z tym światem. Bardzo byłem związany z tym światem. Bardzo. Ale przez ten cały czas mojego życia zachodzi taka, wiecie, ogromna zmiana. Mi się bardzo zmienia w głowie. Wiecie, ja... Ale to jest dla mnie istotne, co wam powiedziałem z tych Kolosan. Ten pokój, bo ja też przechodzę przez wiele różnych burz. Przechodzę przez takie sytuacje, które stary ja nie wytrzymałby ciśnienia. I wiecie, jak pierwszy raz zacząłem w takiej sytuacji doświadczać tego pokoju, że ja w zasadzie nie miałem żadnych myśli. Obiektywnie to jest coś takiego, że no, wszystkie zachowania, które znałem ze starego życia, to był silny lęk, niepewność, zrób coś, w zależności, tak? A masz, no idziesz sobie, w ogóle ani się tym nie przyjmujesz. Ja się zastanawiałem, czy to jest normalne. Ja się wystraszyłem, czy to jest normalne. Ja się czułem, jakbym miał, wiecie co, stan poorgazmowy. Tu masz nacisk, jakieś okoliczności, a ty w ogóle jest ci po prostu dobrze. I sobie w ogóle płyniesz. Uważam, że jest to efekt tego, że postawiłem też na wdzięczność i na dziękczynienia. Wiecie, każde osobiste doświadczenie Boga
powoduje we mnie przede wszystkim wdzięczność. Kiedyś było tak, że... Oczywiście. I to nie jest złe, ja nie o tym mówię, ale to było tak, że mówiłem, Boże, dziękuję Ci, że wyrwałeś mnie z tej ciemności, że mnie przeniosłeś do Królestwa Światłości. Tak? Uczyłem się dziękować w ogóle też słowem. Dziękuję Ci za wolność, dziękuję Ci, że jestem zniewolony. Tak? A dzisiaj po prostu, wiecie, jakikolwiek przejaw Jego obecności, że sobie coś zobaczę, nie wiem, że wczoraj posłuchałem człowieka, przez człowieka, przez którego mówi do mnie Bóg, ja jestem za to wdzięczny. Ja nie mam, wiecie, już jakichś ukierunkowań, czego ja potrzebuję, nie potrzebuję. Po prostu rośnie we mnie wdzięczność. Buduje się czymś takim. W ogóle każdy, wiecie, przejaw jego życia, każdy przejaw jego wierności, bliskości. No, ja nie wiem, czy ja jestem w stanie wam to dobrze opowiedzieć. Ale powoduje dziękczynienie. Mi jest dobrze. W zasadzie mi jako mi nie potrzeba nic więcej. Jako chodzi o mnie. Wiecie, i nas nauczono. Nauczono nas. Zobaczcie. Ci z was, którzy, nie wiem, mieliście świętego Mikołaja chociaż raz w domu, nie? Przyszedł święty Mikołaj. Był jakiś tam prezent. Teraz wstań i podziękuj. Znam masę ludzi, którzy się stresowali tym, że przyjdzie święty Mikołaj, bo on nie chciał mówić tego wierszyka. On nie chciał śpiewać tej piosenki. On miał z tym traumę, ale go nauczono. I tak, i to jest przenoszone później do Boga, że okej, przyjąłem informację, Bogu trzeba dziękować, więc dziękuję Ci Boże. Ale to jest sprzeczne z całym jakby wnętrzem człowieka, z jego nastawieniem. To wiecie, to tak jak powiedziałem, to niech, gdyby rzeczywiście wszyscy ludzie, którzy mówią, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, go chwalili, tak? To przecież petardę byśmy mieli w tym kraju. Gdyby wszyscy ludzie dziękowali Ojcu, dziękowali Jezusowi realnie, protestanci tak zwani, to by zupełnie inaczej ich życie wyglądało. Ale jedno i drugie nie niesie nic, jeśli nie stoi za tym określona postawa serca. Nic nie niesie. Nic nie zmienia. Pusty frazes. Slogan religijny. Dziękuję Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa. A w sercu żal, gorycz, narzekanie. Non stop. Mechaniczna, wiecie, powinność dziękczynienia to nie jest dziękczynienie. To jest styl życia, to jest postawa serca. Wiecie, naprawdę, jestem wdzięczny w ogóle, ja nie wiem, czy to tak jest, ale jak słuchałem Ciebie przed chwilą, Artur, to myślę, że mówiłeś podobną rzecz, że myślę, że ostatnio zastanawiać, mówię, czy to lata, czy ja się rozklejam, o co chodzi. A może właśnie dotykam jakiejś jego wrażliwości. Jego serca, że już nie chodzi o dziękowanie za coś. Takiego bardzo, wiecie, w takim znaczeniu, jak to my rozumieliśmy, że chodzi w ogóle o samo doświadczenie Go. Dotykanie Jego serca. Że to jest budujące. To jest sam fakt, wiecie, że nigdy mnie nie zawiódł. Zawsze jest wierny. Zawsze jest. W takich w ogóle prostych rzeczach warto się zanurzyć. Jaka wdzięczność rośnie. Jakie dziękczynienie w ogóle. Jesteś. Żyję sobie po tym świecie tutaj w ogóle. Coś tam już odkryłem, czegoś jeszcze nie odkryłem. Ale sobie idę tam w ogóle, wierzę w to, co sobie idę w ogóle. A Ty jesteś. Jesteś ze mną. A propos wierności, tylko bo powiedziałem też o tej wierności, to jeszcze tylko parę słów powiem, bo już mówiłem o tym ostatnio. W Białymstoku się dzieliłem jakiś czas temu, mówiąc o wierności. Wiecie, tak jak rozmawiam z ludźmi też, to mam wrażenie, że z wiernością jest trochę też niezrozumienia, bo do wierności powinno się podchodzić tak samo jak do miłości, że
Początek badania tematu miłości to jest wiara w to, że to Bóg ciebie pokochał. Tak? Jak podchodzisz do tego, że co to znaczy kochać Boga? Zaczyna się od tego, że ty wierzysz, że Bóg pokochał ciebie. I teraz z wiernością jest podobnie. Bycie wiernym Bogu. Co to oznacza w ogóle? Ludzie mi czasami mówią, ale wiesz co? Ja staram się być wiernym Bogu, bo mi nie wychodzi. I mi nie wychodzi. I powiedz, jak to robisz? Co to znaczy, że ty starasz się być wiernym Bogu? Starasz się robić jakieś uczynki prawa, upadasz, przychodzi potępienie, później przychodzi otrzeźwienie, starasz się robić kolejne uczynki, tak? I zaczynasz się w tym wszystkim gubić, bo jest ci ciężko przez to prawo całe przejść. A może warto zacząć od tego, że uwierzysz, że On jest wierny. Że nawet jak ty nie będziesz wierny, to On się nie zaprze sam siebie. Nie zaprze się swojego słowa. Nie zaprze się swojej istoty. Coś wam powiem tak a propos jeszcze tego tematu. Jak to zrozumiałem, przestałem się starać być wiernym Bogu. W ogóle, bo zacząłem zadać pytanie, ale co to znaczy? Jak to osiągnąć? Jak to osiągnąć? I powiem wam, jak do tego tematu podchodzę. Po pierwsze, uwierzyłem, że to On jest wierny. To jest nadrzędne. To jest standard w tym temacie, w ogóle podstawa, z której wychodzę dalej. Wskutek tego, że ja wierzę, że On jest wierny, ja staję się coraz bardziej bezpieczny i wdzięczny. Badam Jego wierność. Jego wierność. Jego wierność podnosi moje poczucie bezpieczeństwa. Podnosi moje dziękczynienie. Podnosi moją wdzięczność. Dalej. Z kolei to, że czuję się coraz bardziej bezpieczny i wdzięczny, powoduje, że wierzę w Jego obietnicę. Czuję się dobrze. Czuję się bezpiecznie. Więc wierzę w Jego słowo. Wierzę w Jego obietnicę. No i w związku z tym, że zaczynam realnie kroczyć w tej wierze, to jestem Mu wierny. Ale nie podchodzę do tego tematu na takiej zasadzie, że teraz od dzisiaj będę się starał być wiernym Bogu. Ja bym chętnie też chciał zobaczyć, żeby ktoś mi wytłumaczył, co to znaczy. Ale wracając do tego tematu, bo to są takie rzeczy, wiecie, też wam się dzielę dzisiaj swoim życiem, dzielę się, jak to przeżywam. Myśmy tydzień temu głosiliśmy Ewangelię w Białymstoku. I wiecie, tam też walczymy z religią, więc ja też głoszę generalnie w specyficzny sposób, ale tydzień temu coś się wydarzyło we mnie. Odczułem coś w czasie głoszenia swojego, czego nigdy wcześniej nie zacząłem przeżywać. Inaczej widziałem tych ludzi. Od razu miałem przed oczami w ogóle Jezusa w Getsemane. Inaczej. W ogóle zmieniła się jakaś perspektywa. Nie wiem, może dojrzewam do głoszenia Ewangelii. Zawsze Ewangelię trzeba głosić. To jest oczywiste, tak my wiemy. Szczerze czy nieszczerze, obłudnie czy nieobłudnie. Ale stałem tam i patrzyłem na tych ludzi inaczej niż wcześniej. Inaczej. Głosiłem Ewangelię, a stało się coś na linii ja i Bóg. Nie umiem tego wszystkiego opisać wam. Nie umiem, ale coś we mnie, coś się dalej zmieniło. Coś gdzieś zakładam, że będzie to wydawać kolejne owoce. Czegoś takiego wcześniej nie miałem. Jestem skierowany co do zasady na tych ludzi. Ale też wiecie, przed ewangelizacjami ja nie idę mechanicznie na ewangelizację. Nie podchodzę do tego w taki sposób. To nie jest wyskoczenie na chwilę do mikrofonu. Nie. Wyskoczenie na chwilę do mikrofonu to jest jakiś element ewangelizacji.
element całej tej tego wszystkiego. Ale teraz wracając do tematu i to, co będę wam chciał dzisiaj dalej wykazać, że uważam, że bez wdzięczności człowiek nie jest w stanie dotykać serca Boga. I nie jest w stanie go głęboko przeżywać. Nie jest w stanie. I teraz wiecie, tak w ogóle na starcie, warto sobie zrobić bilans. Taki prosty bilans dnia, nie wiem, tam tygodnia. Jak ja mam? Jak ja mam z tym dziękowaniem? Dziękuję, czy jednak narzekam? Na czym koncentruję swój wzrok? Jak ja sobie chodzę po tej ziemi? Jak ja sobie tu funkcjonuję w tym wszystkim? Wiecie, bo to jest tak, że czasami zadaję ludziom pytanie. Czy ty jeszcze zauważasz to, co ty masz? Ktoś puszcza mi słowotok. Wylał się, no okej. Okay. Część potrzebuje osób w duszy swojej. Czy jeszcze zauważasz, co masz? Czy troska tego życia tak cię docisnęła, że już myślisz, że nic nie masz, a jeśli w ogóle coś masz, to na pewno masz za mało. Ale teraz pamiętaj, tylko ten, kto ma, temu będzie dodane. Tylko ten, kto ma. Którymi oczami patrzysz? Wiecie, bo to jest coś, co my sami musimy sobie zbudować. Bo bodźce na zewnątrz, bodźce w świecie, one nas nie będą w tą stronę kierunkowały. One będą ci pokazywały to, co mówią w wiadomościach, w gazetach, sąsiedzi, wszędzie, w pracy, gdziekolwiek się poruszasz. Uważam, że wdzięczność to są w ogóle drzwi do osobistego przeżywania Boga. Wdzięczność. I dużo, wiecie, mówimy ostatnio na temat życia modlitewnego, dużo mówimy na temat komory, ale nie istnieje komora, słuchajcie, i życie modlitewne bez wdzięczności, bez dziękczynienia. Kolosan 4:2 wam przeczytam. Najlepsze tłumaczenie z tych, uważam, że jest Nowej Biblii Gdańskiej. Uporczywie trwajcie przy modlitwie, czuwając w niej pośród dziękczynienia. Czy to jest napisane podczas wylewania się? Podczas narzekania? Uporczywie trwajcie w modlitwie. Są dwie ważne informacje. Zawsze się módl i dziękuj. Módl się i dziękuj. Pośród dziękczynienia. Prawdziwa modlitwa będzie przepełniona dziękczynieniem. Oczywiście my wiemy, że są różne jakby rodzaje modlitwy, że jest ustanawianie. My to wszystko wiemy. Ja nie o tym teraz mówię. Chodzi mi o postawę w ogóle serca. Jak do tej komory wchodzisz? Jak podchodzisz do danego zagadnienia? Jak podchodzisz też do danej ściany, która przed tobą się pojawiła teraz? W jaki sposób? Masę modlitw to modlitwy braku. Mówimy, że tak jak są modlitwy wiary, tak są i modlitwy lęku, tak? Mówimy, że modlitwy lęku nie działają, że masę modlitw to modlitwy lęku. I tak samo teraz możemy spojrzeć na ten temat z innej płaszczyzny. Jest modlitwa dziękczynienia albo modlitwa braku. Nie mam tego, nie mam tego, nie mam tego, nie mam tego, tego mi brakuje, tego mi brakuje, tego mi brakuje. Czy wszystko powiedziałem mojej komorze? Zapomniałem o tym powiedzieć jeszcze, tylko jeszcze tego mi brakuje, tego mi brakuje. Komorę miałem. Nie mam samochodu, nie mam kurtki jeszcze teraz na lato, buty mi się zużyły, generalnie to tak i komorę miałem. A teraz coś wam pokażę a propos Jezusa. Przeczytam wam. Ewangelia Mateusza 15:36. Wziął 7 chlebów i ryby, podziękował, łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. Wiecie, co słyszą ludzie, czytając ten fragment? Wziął 7 chlebów i ryby, łamał i dawał uczniom, a uczniowi ludowi. Wyłapujecie różnicę? To umyka. Fajny jest cud. No wziął i pomnożył. Ale to dziękował jest zgubione. To jest nieistotne. Nie? Gdzie tam? Cud zrobił. Ja też chcę zrobić cud. To dziękczynienie. To wdzięczność. Połączona z wiarą Jezusa w ogóle, tak?
otwierała drogę do czynienia cudu. Wierzył, wiecie, i w ogóle był przepełniony dziękczynieniem. Podziękował. To nie jest frazes to wszystko. To my tak się nauczyliśmy, że to jest, nie jest istotne, bo oczy są spragnione cudu. On to zrobił? Powiedział, że ja będę robić rzeczy większe niż ja? A gdzie dziękczynienie? Jak do tego podchodzisz? O co w tym wszystkim chodzi? I znowu, nie mówię, żeby to był sztywny obowiązek do odklepania, nie? Okej? Okay. To teraz jak będę pomnażał swój chleb, to powiem też. I Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa. Już teraz nie zapomnę, to teraz na pewno pomnożysz. Jak podchodzisz do tego tematu? Bo to się przenika, ta wiara z tym dziękczynieniem, one się będą przenikały. Inny przykład wam przeczytam. Ewangelia Mateusza, a propos Jezusa, 26-27. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy. Co słyszą ludzie? Potem wziął kielich, dał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy. Ale on jeszcze podziękował. Dla niego to było istotne w jego życiu. Poczytajcie z tej perspektywy w ogóle, jak Jezus funkcjonował. Bo jest wiele nauczań, że tam wziął ten kielich, po co ten kielich i tak dalej, teraz tutaj, co to jest ta wieczerza, co to jest ta komunia. A to dziękczynienie. Ewangelia Jana, 11:39-41. Rzekł Jezus, usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego. Panie, już cuchnie. Bo już jest czwarty dzień w grobie, rzekł Jezus, czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał, umarł. A Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, że żeś mnie wysłuchał. On naprawdę był przepełniony dziękczynieniem. On był tym przepełniony. Przecież on nie był religijnym człowiekiem, wiecie, on nie powtarzał regułek. Non-stop żył życiem wiary i dziękczynienia. Tak żył. Tak funkcjonował. Wierzył, dziękował Ojcu, tak? Wiecie, i to wszystko powodowało, że on był też w stanie odważnie ryzykować. Znał swojego Ojca. Znał Go. Wiecie, tak patrzę na to, bo Jezus nie szukał rzeczy w życiu, które były związane z ziemskim sposobem królowania. Zauważyliście, że chrześcijanie mają czasami problem ten, że się gubią i mylą królestwa. Zaczynają w tym drugim królestwie działać. Jezus nigdy nie zboczył z tej drogi. Uważam, że właśnie te oczy skierowane na Ojca, to dziękczynienie, ta świadomość w ogóle tego, jaki jest, jakby powodowała, że on, Jezus jako człowiek nie pomylił królestw. Ani razu. I nigdy się nie potknął. A teraz zobaczcie na Pawła. Przeczytam trzy fragmenty, ich jest masę, ale o tym samym. Rzymian 1:8. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich. Że wiara wasza słynie po całym świecie. To Rzymian 1:8. Koryntian 1:4. Dziękuję Bogu za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. Efezjan 1:16. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach. Paweł żył dziękczynnym życiem. W każdym liście znajdziecie te słowa. Ja nie wypisywałem już wszystkich listów. W każdym widać Pawła nastawienie. On w oczach swojej wyobraźni i w przestrzeniach swojej wiary on tworzył silne jednostki i dziękował Bogu za nie. Czasem musiał ich napomnieć, czasem musiał ich skarcić, czasem musiał ich wyprostować, musiał im coś napisać. Ale jego postawa, zobaczcie, jaka była. On dziękował. Dziękuję najpierw dziękuję Bogu mojemu za was wszystkich. Dziękuję Bogu zawsze za was.
Nie przestaję dziękować za was. On był świadomy. Świadomy tego, jak to jest ważne. I teraz chcę wam powiedzieć taką bardzo ważną rzecz. Dziękujesz za to, co jest dla ciebie ważne. Nie oszukujmy sami siebie. Nie twórzmy swoich religii, że wywołani do tablicy mówimy dziękuję w ogóle za szerzenie królestwa, dziękuję w ogóle za Jezusa generalnie, ale tak naprawdę w swoich myślach i wszędzie ja dziękuję za, nie wiem, za to, że będę miał żółty samochód. I mieszkanie z jednym pokojem więcej. No bo jeśli tak, to tak. To jest dla ciebie ważne. Najgorzej, wiecie, stać w takim po prostu dziwnym rozkroku. Wiecie, jak już nie wie. Tu pytają, Jezus, królestwo. A prywatnie generalnie, kurczę, no. No musi być M3. I 99,9% modlitw i dziękowania ukierunkowane na to. Nie? No, to jest ważne. Ja tego nie oceniam teraz, tylko ja nazywam rzecz. Dziękujesz za to, co jest ważne. I teraz coś wam pokażę. Jeśli człowiek uważa siebie za ewangelistę, a nie walczy w modlitwach za zgubione dusze i nie dziękuje stale za ich wyswobodzenie, to nie jest ewangelistą według serca Bożego. To jest technik ewangelista. Przyjął wiedzę. Tak pisałem, to mi się skojarzyło tak. Czasami Juliana obserwuje. On jest pasjonatem programowania. On każdą wolną chwilę poświęca na programowanie. Nawet wolnej chwili, której nie ma w nocy, mówimy już po prostu przestań i spać. Ale akurat ta jego szkoła tam przeforsowała, że powstał taki zawód, technik programista. Ale nie wszyscy tam w tej szkole tacy są. Można być programistą, a można być technikiem programistą. Mieć dyplom. Skończyć jakąś szkołę, mieć jakieś informacje. Można przesłuchać Tymoteusza, można przesłuchać Szkołę Wiary, można przesłuchać wszystkie nauczania w tym temacie i posiąść wiedzę dotyczącą ewangelizacji. Można być technikiem, ewangelistą, ale tak jak powiedziałem, głoszenie Ewangelii to jest jakiś wycinek serca ewangelisty. Dziękczynienia. Przecież my nie głosimy ją w eter, my nie głosimy Ewangelii dla Boga. My głosimy do tych ludzi. Rozmyślamy o nich. Czy w oczach wyobraźni widzimy, jak klękają, rodzą się na nowo, jak ich życie jest wyswobodzone, jak ich życie jest podnoszone? Tego na YouTube'a nie wrzucimy. To się dzieje w nas. Albo nie dzieje. W ogóle podejście do wszystkich ludzi. Paweł pisał do Tymoteusza. Tak przede wszystkim napominam was, aby znosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Czy właśnie jesteśmy skoncentrowani tak bardzo na tym M3? W niedzielę, jak się spotkamy, wiemy, no przecież celem naszego życia jest szerzenie królestwa, więc żyjemy dla Jezusa. Ale od poniedziałku do soboty M3. I większość rzeczy M3. Jeśli ktoś uważa siebie za duszpasterza, uważa siebie za ojca, a nie modli się dzięczynną modlitwą za swoje owce, za swoje dzieci, tak? Jeśli nie toczy o nich boju, jeśli nie kreuje w modlitwach ich wzrostu, to też nie jest duszpasterzem według serca Ojca. Z technikiem duszpasterstwa. Technikiem. Modlitwa, dziękczynienie, to są rzeczy, które przenikają człowieka. Więc to, co powiedziałem, że dziękujemy za to, co jest ważne. My musimy zobaczyć, co jest dla nas ważne. Albo przestać wiecie, bo to
No tak. Nie będę tego dopowiadał. Rzymian 1, 19, 21. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją ubronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w swoich myślach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Brak życia uwielbienia, czym jest życie uwielbienia? No to życie przede wszystkim dziękczynienia, tak? Brak dziękczynienia powoduje, że człowiek zaczyna mieć nikczemne myśli. Co to są nikczemne myśli? No to są myśli przeciwne prawdzie. Przychodzi myśl, człowiek przestaje być, tak z jednej strony można recytować, jestem myśli Chrystusowej, tak? Ale brak dziękczynienia powoduje, że zaczynasz wpuszczać te myśli, które są kontra prawdzie. To są te myśli widzialne, te myśli doświadczeń, te myśli niepowodzeń. Te myśli. Co się dzieje dalej? Teraz te myśli w efekcie powodują, że jak człowiek stał, wpatrzony na prawdę i teraz zaczyna rozważać te nikczemne myśli, to one go odwracają od prawdy. On już tej prawdy nie widzi, tak? I co dalej? Powodują zatwardziałość jego serca. Dlatego jest napisane tak, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Zatwardziałość. Brak dziękczynienia. Wiecie, to się tak, czasami się mówi o tym dziękczynieniu, a to jest takie, taka pierdołowata rzecz, niektórzy mówią, taka mało konkretna. Mało konkretna tam. Pójdę, zrobię coś tam, wiesz, będzie jakiś efekt, nie? A dziękczynienie, no to jak to takie, tak? Jak to ubrać? Ono się przewija przez całość Ewangelii. Rzymian 14,6. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je, dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Jak czyta to masa chrześcijan? Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je, a kto nie je, dla Pana nie je. A podziękować? A dziękczynienie? Tu nie chodzi tylko o uczynki, jem, nie jem. Tu nie chodzi tylko o takie rzeczy. Ale przede wszystkim o wiarę i o dziękczynienie, tak? O serce wypełnione w ogóle wdzięcznością i dziękczynieniem. Coś wam powiem też a propos jeszcze relacji w Kościele. Jeśli ktoś nie jest wdzięczny za inną osobę w Kościele, jeśli nie jest wdzięczny, to nie będzie jej szanował. Możemy mówić o szacunku. Porozglądajcie się przez chwilę na siebie. Jak możecie, dookoła. I zastanówcie się, jak często dziękujecie za siebie. Jak często dziękujecie za siebie. Zastanówcie się. To jest dla was. To wy to przemyślcie. Bo jak patrzę na Jezusa i patrzę na Pawła, to przychodzi dla mnie pewien pion. Nie możemy zgubić w tych rzeczy. Słuchajcie, nie możemy tego zgubić. I pokażę wam ten przykład dalej, ale wróćcie do mnie, kochani, żebyście nadążali za tym, co chcę powiedzieć też. 1 Koryntian 10, 30, 31. Paweł mówi dalej tak. A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, za co ja dziękuję? A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czynicie na chwałę Bożą. Chcę wam zaraz coś pokazać, tylko chcę do tego dojść. Nie chodzi o to, wolno czy nie wolno. W butach czy bez butów. Z kaszanką czy bez. Z wieprzowiną czy z wołowiną. Z kurczakiem czy z indykiem, nie? Ale to wiemy. Chodzi generalnie o sumienie człowieka
i o dziękczynne życie. Ale pokazałem jeszcze ostatni fragment i na tym chcę wam pokazać pewien przykład. Pierwszy Tymoteusza, 4 rozdział, 4-5. Bo wszystko, co stworzył Bóg, tu też ten wątek w takim kontekście literalnym, on dotyczy jakby jedzenia, nie? Ale bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje, spożywa z dziękczynieniem. Albowiem zostają one poświęcone przez słowo i modlitwę. Coś wam powiem. Trochę jak się modliliśmy w środę, to o tym mówiłem. Nie istnieje coś takiego, jak odgórna klasyfikacja rzeczy, co jest dobrem, a co jest złem. Nie istnieje to. To jest wyłącznie wymysł ludzkich umysłów w różnej kulturze i w różnym miejscu osadzonych. Można, nie można. Wiecie, zobaczcie, nie? To już taki przykład kiedyś podnoszony. Seks i robienie dzieci, że tak powiem, w rodzinie cielesnej jest postrzegane jako kazirodztwo, tak? Teraz. No bulwersujące, nie? A Adam z Ewą, jak mieli pierwsze dzieci, to kto tam z kim ze sobą spał? To taki przykład teraz. Większość ludzi ma ciarki. Jak to możliwe? A właśnie nie ma. Właśnie chodzi o to, że tych wersetów nie ma, ale wiecie, chodzi o to, że jest hierarchia, wszędzie jest hierarchia. Hierarchia poszczególnych wartości. Chodzi też o intencje człowieka, ale chodzi o to, czy coś niesie życie, czy nie niesie człowieka. I teraz ty możesz coś uświęcić. Ty sobą, swoimi intencjami możesz coś w ogóle pobłogosławić. I chcę wam dać pewien przykład. Taki wyrazisty. Jak zabijesz człowieka, świat mówi, że jesteś zły. Tak? No tak. Wyjdziesz teraz na ulicę, weźmiesz nóż, wbijesz komuś kosę i go zabijesz. Wszyscy jednogłośnie osądzą ciebie. Religia, wszelkie intelektualne nurty. Jesteś groźny, jesteś mordercą, jesteś jakby do wyeliminowania. Jeśli wyjdziesz na tą samą ulicę z nożem i ktoś cię zaatakuje z nożem, a ty się obrócisz, w obronie koniecznej go zabijesz, to już jesteś niewinny. Tak? Już nawet jesteś bohaterem. Jak wyjdziesz na tą ulicę i ktoś cię zaatakuje, się okaże, że plastikowym widelcem, ale ty tego nie wiesz i go zabijesz. Przekroczyłeś granicę obrony koniecznej, znowu jesteś ten zły. Jak pójdziesz na wojnę, to też zależy, czy jesteś żołnierzem najeźdźcą, czy żołnierzem obrońcą. To też zależy teraz, czy wykonujesz rozkazy, w pewnej grupie będziesz postrzegany jako dobry żołnierz. Rozkaz wykonał, przez innych zabijał. Ten, który wydaje rozkazy zabójstwa, przez większość będzie, no nie, ten jest zły. Widzicie względność tych rzeczy. I teraz pokażę wam przede wszystkim, co mówi na ten temat prawda. Bóg, który jest prawdą, nie miał problemu, żeby mówić Żydom, aby pozabijali wszystkich potomków Ismaela. Tak? Nie miał problemu. Są tu dzieci jakieś? Nie ma teraz małych dzieci. Ale popatrzcie na małe dzieci. Nie miał problemu z tym, prawda, nie miała z tym problemu, aby taki maluszek jeszcze od Ismaela i kobiety, aby Izrael ich pozabijał. Ale z czym miał problem? Z czym prawda ma problem? Z czym? Z tym, że ktoś zabija bliźniego w sercu swoim. Myśląc o nim źle. I mówiąc o nim źle. Jak spojrzysz na to po ludzku, powiesz, jak? Takiego bobaska jeszcze. On jeszcze nic nie robi. Jak? Oj tam, pomyślałem o nim źle. Oj tam, tak naprawdę nie lubię go, kurczę, denerwuje mnie. Więc
Ja mu tak naprawdę życzę, żeby mu tam do końca nie wyszło. Jak mu się potknie, to przynajmniej, o, miałem rację. Powiem mu, a widzisz, trzeba było mnie posłuchać. Ha. Zabijanie siebie nawzajem. Powszechność wśród chrześcijan. Co wam chcę pokazać w ten sposób? Nie ma odgórnego podziału, w które wpadają nasze umysły, że coś jest dobre albo coś jest złe. Wiecie, jakie jest pytanie kluczowe? Dlaczego coś robisz albo dlaczego czegoś nie robisz? I tylko to się liczy w tym momencie. Bo jak człowiek jest wypełniony dziękczynieniem, prawdą i wiarą i on będzie szedł, ja nie wiem, moja głowa nie jest w stanie zaprojektować takich rzeczy, co ten człowiek będzie robił. Ja nie wiem tego. Ale nie mogę stać tutaj jako sędzia z boku i mówić dobro, zło, dobro, zło. Bo pytanie, dlaczego to robisz? Albo dlaczego tego nie robisz? A reszta to jest sztuczny wymysł, to jest czysta religia. Inna rzecz. 2 Koryntian 4:15. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Ludzie mówią, mam problem z łaską. A ja mówię, przeczytaj ten werset dokładnie. I zobacz na korelację, jaka jest pomiędzy dziękczynieniem a życiem w łasce. To jest nazwane uczestnik łaski. Kto to jest uczestnik łaski? Zbawiony, żyjący z łaski, w łasce i przez łaskę. Poczytajcie to dokładnie. Człowiek zapomina o dziękczynieniu, a później mówi, kurczę, no nie działa. Nie działa ta łaska. Nie wiem, jak w nią wejść. To przestrzeń, której nie widzę. Narzekanie jest zasłoną. Marudzenie. Użalanie się ze sobą jest kotarą. Została zerwana, ale ty ją założyłeś. Kupiłeś w Obi czy gdzieś kotarę do łaski. Nie ma, zamontowałeś. Ponarzekam. Nie widzę cię, Boże, nie widzę cię. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Zacznij dziękować. Efezjan 5:19-21. To taka w ogóle piękna rzecz, bo taka instrukcja w ogóle to... Ja lubię też te listy Pawła, bo one są takie bardzo praktyczne. To są 4 zdania, z których można wiele wyciągnąć. Pierwsza rzecz. Rozmawiając z sobą... 5:19-21. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe. To jest pierwsza informacja. Paweł wydaje, jak ze sobą gadać. Nie potraficie ze sobą gadać? Kłócicie się? Podejdź do brata czy do siostry, zmień swoje serce, nastawienie, zacznij śpiewać. Święty, święty, święty jest mój Pan. Wejdź w tą przestrzeń. Ty się zmienisz. Twoja głowa. Zrozumiesz, jak rozmawiać z bratem czy siostrą. Dalej. Śpiewając i grając w sercu swojemu Panu. Nie ma narzekając. Nie ma zastanawiając się, nie ma troszcząc się, śpiewając i grając w sercu. Impreza jest. Uwielbienie jest. Nie od 10 do 12. To jest też malutki wycinek. W sercu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imieniu Pana Jezusa. Ja tu lubię takie frazesy właśnie, które tak ludzie poczekają. Dziękując. To jest mocne. Dziękując zawsze, za wszystko. I teraz was o coś zapytam. Czy dziękujesz Bogu za to, że możesz płacić za głoszenie Ewangelii? Płacić. Bo jak rozmawiam z ludźmi, to wiele, no tak, ale godzien jest robotnik zapłaty swojej. Poszedłem już przecież na ulicę dzisiaj głosić. Godzien jest robotnik zapłaty swojej. Tak. Ale na razie problemem jest twoja postawa. Na razie problemem jest twoje serce. Pojechałem na ewangelizację. Trzeba mi oddać. Kto i co? W
Zastanówmy się, pooglądajmy to. Wczoraj mieliśmy wydarzenie i wiem, że część osób nie przyszła, dlatego, że trzeba było za to zapłacić. Raz miałem taką sytuację. Mnie Bóg naprostował tak, że dostałem prawdą. Znaczy dostałem, dlatego że chciałem. Opowiedziałem, że chcę żyć w taki sposób. Tam mi się pokończyły jakieś kontrakty, koszty wyższe niż przychód. Tu jadę, tam koszty. Jakąś taką myśl wpuściłem w ogóle, wiesz, że tu w ogóle idę, w ogóle płynę w tym wszystkim tu, tak, tu w ogóle przychodów nie ma. I w ogóle słyszę głos. Michał, to nie rób. To nie rób. Ja w ogóle to nie rób. I taki spokojny, wiecie. Bez jakiejś napinki. To jest dla tych, co chcą. Prawda mi liścia przywaliła w miłosny sposób. Oto miłość. Sprowadziła mnie do pionu. Wpuściłem sobie myśl. O, jakoś tak w ogóle. I otrzeźwienie przyszło. Miłość do mnie przyszła. No ale tak chcę żyć. I zacząłem w ogóle rozumieć. Nie może być intencja taka, że mówimy, że nie wiem, w Kenii, czy w Afryce, czy gdzieś w Pakistanie, czy w Indiach ludzie wybierają to jako zawód, żeby głosić Ewangelię, a w sercu człowiek myśli podobnie. Kurczę, nie do końca mam pomysł na siebie, zacznę teraz, nie wiem, głosić Ewangelię, to będzie mi kasa płynąć. Czy... Zobaczcie, ja musiałem się z tym też w ogóle skonfrontować. To każdy musi się z tym skonfrontować, tak? Ale to jest pytanie. Czy dziękujesz za to, że zapłacisz? Bo czasem płacimy, tak? Czasem płacimy, w ogóle zaangażowaniem płacimy. Ale też, że pieniędzmi, zagłoszenie. Zagłoszenie Ewangelii. Czy w ogóle jesteśmy gotowi na to? Dziękujcie zawsze i za wszystko. Mnie to rozciąga. Mnie to rozciąga. No i tam czwarty punkt jest, ulegając jedni w drugim bojaźni Chrystusowej, żebyśmy w ogóle wzięli cztery tylko takie informacje w ogóle, zaczęli nimi żyć, to... I Paweł mówi o tym dużo. W Kolosan 3,16 słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Tesaloniczan 5,18 za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Was. Jaka jest wola Boża? Za wszystko dziękujcie. Postawa serca. Nastawienie. Wola Boża. Takie enigmatyczne sformułowanie. Kiedyś tak powiedziałem właśnie do człowieka, że ale odpowiedziałem tym słowem. Tak? Mówię, wiesz, ja nie wiem tutaj, tak, już nie pamiętam, czy powiedział, niezbadane są tam wyroki boskie, ale nie wiadomo, jaka jest wola Boża. Mówię, wola Boża jest taka w ogóle, żebyś dziękował za wszystko. Była taka osoba narzekająca. Nie pogadaliśmy za długo, bo liczyła na inną odpowiedź. Ale jak zmienisz nastawienie i zaczniesz dziękować za wszystko, zobaczysz, jak się głowa zmieni. Jak się poustawiają priorytety, perspektywa w ogóle, jak człowiek... I wyjdę od tego, co na początku. I ten pokój, którego tak wiele ludzi szuka. No dałeś mi ten pokój, gdzie on jest? No powiedziałeś, że daję wam. Gdzie on jest? Się schował w szufladzie. Jest. Tylko pytanie, co z naszą postawą? Ale wiecie, żeby za wszystko dziękować i czuć się naprawdę bezpiecznie, to trzeba w ogóle... Znaczy, to, żeby za wszystko dziękować, to trzeba się czuć bezpiecznie. Trzeba znać swojego w ogóle Ojca, trzeba znać swojego Boga. Trzeba chcieć Go też doświadczać. Trzeba ufać w Jego miłość, trzeba ufać w Jego wierność, w Jego dobroć. Wiecie, zobaczcie, to co ja mówię dzisiaj, to jest, nie wiem, no, fundamenty fundamentów. Bóg jest i jest dobry. Bóg w ten sposób pokochał mnie, że w ogóle dał swojego Syna. Bóg jest i jest wierny. Nie wiem, podstawa podstaw. I teraz, ale przeżywanie tego. Jest jakaś sytuacja trudniejsza i dlaczego od razu czarna myśl? Znaczy, ty wierny jesteś. Wierny jesteś. Bo jeśli jest coś przeciwne Jemu, to na pewno nie jest to, no nie jest rozwiązaniem końcowym w danej sprawie. Jakaś tam droga sobie jest, ale to nie jest koniec.
Nie można do tego podchodzić. Koniec, tu mi się nie udało. Co to znaczy, mi się nie udało? Okay? Co to jest za myśl? Nie udało mi się, skoro śmierć została pokonana, porażka została pokonana, jak w tej sytuacji mogło mi się nie udać? To nie jest koniec. To nie jest koniec tematu. Nie ma czegoś, nie udało mi się. Kolosan 2,7. Wkorzenieni weń i zbudowani na nim, utwierdzeni w prawdzie, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Więc nie 10 minut w ciągu dnia, nie powinność, bo rodzice kazali jak przed świętym Mikołajem. Nie. Dziękczynienie, zmiana perspektywy. Inne spojrzenie. I wiecie, to jest taki apel do nas wszystkich dzisiaj. Apel. Bo to widać, czy żyjemy życiem dziękczynienia. To widać. I być może trzeba zrobić zwrotkę. Nie szukać w jakichś wymyślonych sprawach, tematach, obszarach, a po prostu spokutować w tym obszarze. I na koniec ostatnia rzecz też. Kolosan 3,17. Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu. Zobaczcie. Jak cokolwiek robimy, my się wszyscy nauczyliśmy, nie? Mówić w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa wyganiam cię, demonie, w imieniu Jezusa, tak, tutaj, bądź w imieniu Jezusa. Ale, aby realnie czynić coś w imieniu Jezusa, trzeba być zanurzonym w dziękczynieniu. Wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, i to jest instrukcja jak? Dziękując przez Niego. Dziękując. To się robi. Wierzysz, dziękujesz, tak jak Jezus i Paweł. A nie, że tam regułkę dodamy, że się zastanawiamy, czy w imieniu Jezusa, czy w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego, a czy jak powiem tylko z Ducha Świętego, to się Ojciec obrazi, czy się nie obrazi, bo w sumie tutaj jest Duch Święty, to może powinienem mówić do Ducha Świętego, ale było napisane, żeby się modlić do Ojca, tak? No ale to, że w imieniu Jezusa, nie? I głowa spuchnięta. Kochani, to poselstwo, świadectwo, bo też podzieliłem się wam dzisiaj swoim sercem. Tak to widzę, tak to przeżywam, tak tego doświadczam. Jakiś taki się bardziej miękki robię. Ale uważam, że to jest ważne. Amen.